comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Witam serdecznie w nowym odcinku Ani w kuchni. Jako że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, postanowiłam, że ulepimy dziś pierogi z kapustą i grzybami. A oto nasze potrzebne składniki. Wow. Najpierw grzyby zalewamy chłodną wodą i odstawiamy na kilka godzin. Mac, mac. Eho! Wygląda trochę jak ślimak. Do zagotowanej wody wrzucam kapustę. Powiem wam, że po raz pierwszy w życiu robię pierogi. Do gotującej się kapusty dodam trochę wody po grzybach. Nie wiem, ile to gotować, z pół godziny, godzinę może. Au! I za parę minut dodam jeszcze grzyby. No czyż to nie wygląda pięknie? Odlałam trochę wody, dodam jeszcze trochę pieprzu. Jeszcze tak niech trochę postoi. Korzystając z tego, że jest jeszcze ciemno, zapalimy świeczkę dla klimaciku. O zapachu perfekcyjnego drzewa. Shit. Teraz pokroję cebulę, a potem pokroję farsz, a potem siebie. Kroję cię jak chirurg pizzeriga. Część cebuli pójdzie do farszu, a część pójdzie do karmelizacji. Ja się dzisiaj na zajęcia chyba nie wybieram. Hehe, ale szczypi. Byłabym dobrą żoną. Żartuję. Co tak wcześnie wstałeś? Teraz wrzucam cebulę, którą potem dodam do farszu. Dodaję jeszcze trochę soli. Taką cebulkę zostawiam na jakiś czas. Śmierdzi? Wieczorem idę do szkoły. Teraz pokroję farsz. Degustacja. Dobra. O, oh, fuck. Ej, fajnie się ciało. Cebulka wygląda już całkiem apetycznie i teraz dorzucam ją do farszu. Całość podsmażam. Farsz jest już gotowy, teraz zajmę się cebulami, by potem rzucić je na patelnię i mam nadzieję, że uda mi się je skarmelizować, by potem dodać je tam na pierożki. Trochę jestem już zmęczona, trochę chce mi się też spać. Nie wiem, czy nie zrobię sobie przerwy, żeby się zdrzemnąć. Posolę trochę. Mam nadzieję, że uda mi się skarmelizować cebulę. Miałam sobie zrobić drzemkę pół godziny i wyszło z tego 4 godziny. Jest już po 15. Pierogi jeszcze nie gotowe. Ja nie wiem. Znowu zaraz się ciemno zrobi. It's a never ending story.
tutaj sobie tańczę, a tu nie zauważyłam, że mi pika cebulka. Pika, pika. Tak prezentuje się cebulka. Ja się zastanawiam, jak długo takie coś może świecić, bo to już kurde świeci i świeci. Ale dobrze. Farsz, cebulka, gotowe. Teraz czas na ciasto. Nasze pierogi są wegetariańskie, więc wegetarianie, zapraszam. Niestety nie są wegańskie. No, wsypuj. Trochę białka. Trochę za dużo mąki. Gnieciemy. Serduszko dla wszystkich subskrybentów. W końcu czas ulepić pierogi. Pierwszy pieróg. To nie jest takie proste, jak myślałam. Nie, ja nie. Dobra. Z tym artystą. O. Sztuka. Dobry, niezły pieróg. Ta-da! Zrobiłam na razie 60 pierogów. To kurde jest tak malutko, ja nie wiem, już siedzę w tej kuchni tak długo i ja chciałam powiedzieć, że strasznie podziwiam osoby, które potrafią rano wstać i w jeden dzień od rana zrobić pierogi na obiad tego samego dnia. Czyli to jest w szok. Myślę, że od dzisiaj będę inaczej patrzyła na pierogi. Ciężko, 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 ciężko. Taki dosyć długi odcinek dzisiaj chyba. No, zarośnie radość. Czas ucieka przez palce. Dalej trzeba dziać. Robię dalej kolejną porcję ciasta, bo zostało mi dużo farszu. Obiecane pozdrowienia. Mikołaj Kokoszko, pozdrawiam Ciebie i do zobaczenia na kijkach. Ha! Cieszę się, że jestem Polką, bo pierogi to jest po prostu coś niesamowitego. Trochę ruchu, żeby się rozbudzić. No to jak Polska, to polska muzyka teraz. Gdzie mnie nie ma pracy sen? Okej, rozbudziłam się, możemy dalej kontynuować pracę. Let's go. Coś mi tam pika. Czemu? O, ta partia ciasta, powiem wam, fajniejsza mi wyszła. Szybki bil. Teraz już jest coraz lepiej. Wkręciłam się. Haha, dosłownie. Czujcie? Fuck. W końcu nadeszła ta piękna chwila, skończyłam robić pierogi. Tak było na początku. Moja czapeczka nadal świeci. Pora ugotować pierogi i czynić zjeść. Wybrałam kilka dobrych pierogów do degustacji. Idealna pora, żeby zjeść śniadanko. Zobaczmy, co to wyszło. Próbujemy. Świetne, wspaniałe uczucia. Świetna cebulka, świetnie to smakuje. Jej! Ładny mam łańcuch. I kupić ciekawy krawat? Trudne pytanie. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, mile widziane komentarze. Z całego serca życzę wam wszystkim wesołych świąt, spędzonych w rodzinnej atmosferze, bez kłótni,
zdrowia, szczęścia, smacznych pierogów i wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku.